Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Raptor i zapraszam do kolejnego materiału z ciekawostek z Wiedźmina III. Specjalnie nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza ciekawostka została nadesłana przez Marcelinę. W Wiedźminie II Vergen zioła sprzedaje pewna zielarka Felicia Cory, adeptka z Aretuzy, którą potem w Wiedźminie III możemy spotkać. Niestety nie jest to zbyt miłe spotkanie, zresztą to można to wyczytać z twarzy samego Geralta, z jego reakcji, gdy przybywamy do Nowigradu i udajemy się na rynek, gdzie płoną, gdzie za chwilę mają płonąć dwa stosy. No i niestety Felicia jest na jednym z nich po lewej stronie, zresztą pewnie widzicie teraz jakieś porównania. Faktycznie jest to na pewno ona, jest bardzo podobna, no tylko w tym wypadku troszeczkę lepiej wymodelowana. Tak czy inaczej, no niestety tutaj odebrano jej życie. A no tym bardziej niestety twórcy niestety nie dali nam żadnego dodatku ani takiej możliwości questa większego, w którym z wielką chęcią wyrżnąłbym wszystkich łowców czarownic i kościół wiecznego ognia, no ale niestety takiej możliwości nie dostaliśmy. O jedynej windzie w Wiedźminie III na Skellige na pewno już słyszeliście, zresztą pojawiła się ona u mnie kilka odcinków temu, ale tu już nie o samą windę chodzi. Tak naprawdę u góry, tam gdzie możemy wejść do samej windy, możemy spotkać dwójkę Skelligijczyków, którzy prowadzą pomiędzy sobą dialog. Nie zawsze tam są, ja chociażby tam przemedytowałem i faktycznie się oni pojawili i możemy się tam dowiedzieć, że kiedyś pewna osoba utknęła w tej windzie, ale druga mówi, że gorsze by było dryfowanie w drewnianej skrzyni po morzu. Jest to oczywiście najprawdopodobniej nawiązanie do animacji bajki Madagaskar, w której właśnie czwórka głównych protagonistów dryfowała po, no tutaj, Oceanie Indyjskim, albo w tym przesmyku pomiędzy Afryką a Madagaskarem. No tak czy inaczej dryfowała właśnie w tych drewnianych skrzyniach. No może to być odwołanie do tego, albo ewentualnie do jakiegoś innego filmu. Tak czy inaczej, samą ciekawostkę nadesłał Paweł. Zabaj, że winda się wczoraj zacięła. Kielt budia wisiał, nim go zdjęli. Zawsze mówiłem, że tylko głupi może dać się unieść w powietrze w drewnianym pudle. A pływać w drewnianym pudle po morzu to już mądrze? Jak na statku wypadniesz za burtę, to jeszcze możesz płynąć. Wylecisz z windy, nie będzie co spierać. Kolejna ciekawostka również została nadesłana przez Pawła i jest troszeczkę większa. Odnosi się ona do cierpień młodego Wertera, a samą ciekawostkę możemy znaleźć w Tusan, niedaleko ruin warowni Astre. I tutaj niedaleko tych ruin mamy pewien znak zapytania i gdy się tam udamy, no to znajdziemy wisielca. No jakiś chłopak się niestety powiesił, nieszczęśliwa miłość, no i przy nim możemy znaleźć książkę. Po przeczytaniu książki oczywiście odpala się misja cierpienie młodego Francisa. Więc no jest to już samo nawiązanie do właśnie tutaj powieści Cierpienia młodego Wertera, aczkolwiek tutaj, jak autor ciekawostki podesłał, okazuje się, że sama ciekawostka jest nieco bardziej rozbudowana, ponieważ niedaleko tej właśnie tego miejsca, gdzie znajdujemy Francisa wiszącego, możemy odszukać pewien wóz w takiej lokacji, gdzie musimy ją oczyścić. Tam jest ten wóz i na tym wozie leży martwa już Lotta, która jak się okazuje jest kochanką Francisa. Przy niej możemy znaleźć chociażby drugą osobę oraz pamiętnik, w którym właśnie dziewczyna opisała swoje przeżycia. Taki, wiadomo, mały kwestik, ale jednak nawiązanie spore, a u mnie się to jeszcze nie pojawiło. Kolejna ciekawostka jest również naprawdę bardzo fajna i interesująca i na dodatek również została nadesłana przez Pawła, a na dodatek jeszcze przez Zuzę. I co jest ciekawe, obydwie oczywiście osoby nadesłały mi te ciekawostki na Facebooka i na dodatek w tym samym dniu. W tym samym dniu, co do godziny, to jeszcze to tego nie sprawdziłem, albo nie wiem, czy to jest tam wypisane. Tak czy inaczej, w ten sam dzień dwie osoby przysłały mi tą samą ciekawostkę i to całkiem fajnie rozpisaną, ze zdjęciami i tak dalej, więc no wow, nieźle się zgadaliście. Gratulacje dla obojga. Samą ciekawostkę możemy znaleźć w podziemnej krypcie cmentarza Beauclair, tego cmentarza, który jest na terenie Beauclair i tam możemy znaleźć pewną ścianę wykonaną właśnie w pełni z ludzkich czaszek. I to może być najprawdopodobniej nawiązanie do kaplicy czaszek, która znajduje się w miejscowości Kudowa-Zdrój. Jest to miejscowość, która znajduje się na granicy Polski i Czech. I no nie tylko do tego, ponieważ nawet mi się coś takiego kojarzy, że to pewnie jest w wielu różnych miejscach. No takie zdjęcia, gdzie pełno różnych ścian, podłóg nawet jest wyłożonych z ludzkich czaszek, chociaż
chociaż po takiej podłodze wtedy za bardzo nie można chyba chodzić, ale w wielu filmach było coś takiego, że bohaterowie deptali po jakichś, wiecie, takich, no dosłownie po ludzkich czaszkach, tyle tego tam było, i szczątkach, ale załóżmy, że to najprawdopodobniej będzie właśnie nawiązanie do tutaj tej polskiej kaplicy z czaszek. I tak jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że te ludzkie szczątki w tej prawdziwej kaplicy znalazły się przez to, że w wyniku pewnej zarazy wymarło tyle osób, że po prostu tam jest taka masowa mogiła. No trzeba przyznać, że jest to dosyć ciekawa, taka historyczna nawet ciekawostka, więc jak wiecie, zresztą to nie pierwszy raz z moich ciekawostek, które są też często, bardzo często podsyłane przez was, można dowiedzieć się również coś ciekawego z naszej historii. Ostatnia ciekawostka, która została nadesłana przez Sebastiana i którą dzisiaj dla was przygotowałem, jest, znajduje się na cmentarzu w Beauclair, ale na tym drugim cmentarzu, na którym możemy przeczytać niemalże każdą inskrypcję na każdym grobie. Na tym samym cmentarzu znajdują się nawiązania do World of Warcraft, Dragon Age'a i do wielu innych rzeczy. To już było w innym odcinku, ale to pominąłem, bo wtedy za bardzo nic mi to nie mówiło. A chodzi o nawiązanie do Al Capone, tutaj inskrypcja na jednym z nagrobków opisuje tak naprawdę życie tego słynnego gangstera. Sama inskrypcja brzmi, że ten groźny zabójca długo wymykał się prawu. No i tutaj jest to bardzo duża prawda, bo sam Al Capone naprawdę, no nieźle wymykał się temu prawu. On, wiadomo, to był niezły, bardzo, bardzo znany gangster, mafiozo, który, no wiadomo, popełnił mnóstwo przestępstw, zbrodni i tak dalej, a jednak bardzo długi czas przebywał na wolności. Dodatkowo widzimy tutaj, możemy wyczytać, że umarł w więzieniu skazany za niepłacone podatki. No i to tak naprawdę jest główny zarzut, jeśli chodzi, który został udowodniony Al Capone, że właśnie on nie płacił wielu podatków, aczkolwiek sam Al Capone nie umarł w więzieniu, ale bardzo osłabł. Wtedy on tam chyba też popadł w demencję już, no bardzo jego zdrowie ucierpiało, gdy siedział w tym więzieniu i tak naprawdę gdy wyszedł, bo ile się zdaje, to chyba wyszedł, nie wiem czy to było ze względu na stan zdrowia, ale po niedługim czasie zmarł, więc co nieco by troszeczkę tutaj się zgadzało, no bo jakby nie patrzeć, to życie stracił tak naprawdę w tym więzieniu. I to by było już na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że te ciekawostki, które wam tutaj przedstawiłem, wam się podobały. I oczywiście, jeśli macie jakieś ciekawostki, których jeszcze nie było, no to podsyłajcie je najlepiej właśnie na mojego Facebooka. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Pozdrawiam, Narka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.